Siemanko, z tej strony Texan i witam was w kolejnym odcinku z Banished. I co? Lecimy sobie dalej. Czekajcie, ja sobie tu podgłośnię. O. I tak, tutaj co to to? Surowców nie mamy, ale to nie mamy węgla raczej. Tutaj my sobie zrobili w poprzednim odcinku dla owiec. Tutaj kazałem im chodzić i czyścić ten teren z tych różnych rzeczy, nie wiem, czy tu to robią, czy nie robią. Nie mam pojęcia. Ale dobra. Chciałem się pozbyć tego tutaj. Także tak, potrzebujemy to. Herbalistik. I powiem wam, że to na owoce chyba też. Także zaczynamy budowę. Zobaczmy, jak to w ogóle wypali. Czy to tu zrobić? O, tu dalej będzie lepiej. Dokąd ja im to sprzątanie zdałem? Muszę zobaczyć. Wiecie, żeby mi tutaj już nic nie gawędziło. Tak. I tak. Jest ładnie. I teraz tak. Tu będzie zaciszu między górami, to tak. To. Kawałek drogi będzie trzeba tu zrobić od razu, żeby mi się nie pierdzieliło. Dobra. Koło tego zrobimy od razu. Tu jest jedzenie. Herbalistik. Tu czy z tej strony? Kurde, teraz nie wiem. Czy naprzeciwko? Może naprzeciwko zrobimy. Co? Będzie lepiej. Dobry ma zasięg? Dobry. Chodzi mi, żeby było jak najwięcej. Spadaj z tym. Herbalistik, dobra. Nie pierdzielcie, że przyszli, już drogę zrobili. Teraz tak. Zioła też mogą zbierać, powiem wam szczerze. Zawsze to jakiś pokarm. Trzy rzeczy, tak? Tak, tu raz, dwa, trzy. Teraz robimy tak. Tutaj im zrobimy drewniane domki, tak lepiej to pasuje w ten klimacik. Raz, dwa. Tutaj zrobimy taki mały magazyn na to drzewo. I zrobimy im to. I tyle. Więcej nic nie będę robił. To mogę nawet już wyburzyć. O. Ja tą drogę tak dziwnie tu puściłem. Czemu na... Aha, dobra, już wiem. Już wszystko wiem. Ale mi ludzi przybyło. O, Matulu. Dobra. Po 8 niech będzie. Tutaj niech będzie 10. Tutaj jest 4 w tym zawodzie, ok. Tego też będzie można zniszczyć, przenieść go gdzieś tu dalej. Oj, zimno im, zimno. A coś tu zbierają, podoba mi się to.
Ciekawe, kiedy tu ruszą z tymi budowami. Czy tu można jakiś tunel zrobić? O, a jakbym tu tunel im zrobił? O, coś takiego. By zachodzili tunelem, wiecie o co chodzi. A, na razie tu nie mogę zrobić tego. O. Nie, bo to muszą to wyrąbać, bo to będzie takie, wiecie. Wiecie o co chodzi. No i dobra, no i osada sobie powoli rośnie. 95 dorosłych. Powiem wam, że będzie trzeba ruszyć. Daj krówek już na full. Więcej pola będzie trzeba od przyszłego sezonu. Na razie domów nie będę dokładał. Mamy 49 domy. To miało być 50. Budowniczego jakiegoś tam dodamy jeszcze. Powiem wam, że dobrym rozwiązaniem by było tu zrobić też most i drogę. I tak zrobimy. Aczkolwiek nie, na razie nie. Na razie nic nie będziemy robić. Tu już zniszczyli. Wydaje mi się, że tą drogę też mogę tutaj. O. O tak. Niech zniszczą, a... O. Coś takiego niech tu zrobią. A ja sobie teraz to tu zniszczę. O. Wiecie o co chodzi. A tu będą mieli drogę, okej. Właśnie, bo przypłynął. Nie chcę tego. Chociaż tą drogę jeszcze będę parę razy pewnie przebudowywał. Widzę, że zapasy powoli się wszystkiego robią, bo tutaj wyrąbują ten kamień. Ale tutaj budowy nie ruszają. To też nie. Dużo kamienia mam. Mogę dać im, niech to budują też. A tak, do dupy to zrobiłem, o. Tutaj ma być droga. Wiecie, to musi mieć też jakoś wyglądać w miarę ładnie. Nie może być to tak narzucane jak psu do gardła. Ile mamy tych rodzin? Gdzie tu mamy ratusz? Tu 50, 51, o. Proszę, ładnie.
Podoba mi się to. Studnia zrobiona. Za chwilę domek zrobiony będzie. Tutaj ten tunel mnie kusi. 264. Będzie trzeba to zrobić, ale jeszcze nie teraz. Ale że muszą mi pobudować to, co tutaj im dałem. Czy jest jakiś... Nigdzie nie ma budowniczych. Także lipa, lipa. Nie wiem, co ci budowniczy robią. Nie mają nic do budowy. Także nie wiem. Właśnie, jest zima, a nam żarcie spada. Włączamy. Włączamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest full. Jest full. Dobra. Zacznijmy tak. Potato. To Ben pszenica. Nie, dobra. Widzę, że trochę poubywało tutaj tego wszystkiego. Tutaj sobie jeden pracuje, tu sobie jeden pracuje. Tutaj też coś znoszą. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie pracujecie. No, populacja skoczyła, skoczyła. 27 studentów. Przez chwilę był kryzys, poumierali ci starzy. A teraz z młodych dużo skoczyło. Także jest progres. Powiem wam, że ładnie tutaj czyszczą to. Nie jakoś szybko, ale ładnie im to idzie. Prawie te surowce, co tu przynoszą, to są zużywane na bieżąco. Gdzieś. Gdzie to jeszcze nie wiem. Tutaj dwa domki są, tak. Tutaj ogólnie jakiś sad bym zrobił, że tak, wiecie, ładniej trochę było. Co wy o tym myślicie? Tutaj owce tak wepchałem, to jakieś domki będzie można zrobić czy coś. Kamienia mam dużo, to już mogę tutaj jakąś drogę poprowadzić. Wokół tego. O. Co mi to tam? Kamienia mam naprawdę dużo. Dwóch budujących to też nie mało. Owce, proszę. Wełnę przygarnąłbym w sumie, bo tak, wiecie. Weźmiemy 100. Firewooda tak nie mamy za dużo. Dobra, ile to to wyjdzie? 125. Idealnie. Za chwilę 100 dorosłych aż będzie. Podoba mi się to. Tu mamy 10, tu mamy 16. Węgiel tak idzie, nie idzie. Niedługo będzie trzeba tu ruszyć. Z jakimiś budowami. Bo się będą kończyć magazyny. To jeszcze jest. W miarę. Tutaj już coś zniszczyłem, widzę. Tutaj będę, wiecie, będę niszczył to po kolei potem. I robił farmę. Tutaj jakieś... Też będzie trzeba przemysł pewnie prędzej czy później rąbać.
Tylko szkoda, że mi z tym tak wolno idzie. O, ci powiem, tu coś się odkryło. Daleką drogę mają z tym kamieniem. Powiem wam szczerze. Trzeba tutaj most zrobić. A im tutaj dam, niech robią, pierdzielić. Dobra. Tunel. Tunel i chuj. Tutaj będzie most. Droga do mostu jest. I od mostu. 128 kamienia. Pierdzielić. Stać mnie. Dawajcie. To im naprawdę skróci tutaj drogę. Będą od razu tu szli, jak coś będą chcieli tu, a nie będą musieli tu, tu, tu i potem tu, 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 tu. Kamienia naprawdę poleci trochę. Tutaj widzę, że oczyszczają na pełnego. Ktoś tam gdzieś zmarł. Powiem wam, że nie wiem, czy pola. Pola jeszcze jednego nie puszczę. Raz, dwa, trzy, cztery. Kukurydza. Kapusta. Papryka. To niech będzie. To jeszcze kapusta też. O. A widzę, że trochę się jedzenia tak obawiam się, że będzie brakowało. Ludzi dużo przybyło, powiem wam. Domów nie zamierzam więcej na razie budować. Co to tak utrzymać na razie? 63 rodziny aż. Ładnie. Skóra. O, skórę to na pewno wezmę. Będzie 250. Powiem wam, że coś kiepsko z Firewoodem. Tu jest w chuj zapas drewna i mogą to zniszczyć. Przenieść tu, będą mieli bliżej. A wychodzi, że mamy 600 drewna. I gdzie to drewno jest? Gdzie to drewno jest niby rozrzucone? Aha, tu jest dużo drewna. A dobrze, bo pójdą na te budowy to drzewo. I się zużyje prawie. Macie naprawdę dużo roboty. Nie, te domy też tak mi tu nie w dupę. One by mogły być gdzieś tu. No ale dobra. Wypad, przywieź mi owce. Nie rozumisz.
Miałeś rozumieć, że ja potrzebuję owce. Powiem wam tak, kiepsko idą te budowy przez to, że ci laborerzy chodzą i sprzątają tutaj. Jakby przestali, to by tutaj nosili wszędzie te surowce i w ogóle. O, widzicie, głodny nawet jakiś przyszedł. Oni tam mogą umierać. Ale dobra, w tym odcinku to było na tyle. Dowiecie się, co będzie w kolejnym odcinku dalej, także komentujcie, subskrybujcie, oceniacie na więcej, jeżeli film się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i co, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Hello.